Dobry lot. Dzisiaj mamy drugi lot konkursowy. Pewno w tym roku, jak będziemy mieli chwilę czasu, to będziemy nagrywać przyloty naszych gołębi z lotów konkursowych, ponieważ jest, że to dosyć modne, takie na internecie można powiedzieć, że praktycznie każdy, kto ma dostęp, możliwości i czas, to chyba nagrywa swoje przyloty. Przez to u nas jako tako coś tego nie praktykowaliśmy, ale może w tym sezonie chociaż kilka przylotów będziemy starali się nagrać. I tutaj na przykład, jak dzisiaj mówię, mamy 4 maja, lot przełożony z niedzieli na sobotę ze względu na lepsze warunki atmosferyczne. No i faktycznie udało się, że drugi lot z tych krótszych dobrze trafiliśmy z pogodą. Tutaj prezes do spraw lotowych na razie podejmuje fajne, dobre decyzje, także miejmy nadzieję, że tak będzie do samego końca. Rano jeszcze mieliśmy dosyć dużą mgłę u nas, ale praktycznie około 8.30 zeszło całkowicie. Trochę się obawialiśmy, czy zdążą gołębie, ponieważ tutaj nic nie było widać. Może nawet później znam jeszcze zdjęcie właśnie, ale na szczęście udało się, że kilkanaście minut temu ta mgła zeszła. Także tutaj oczekujemy gołębi. My zostały wypuszczone o 6.50 w Strzelcach Opolskich. Do nas jest to 186 km. Przez to należy się spodziewać, jest lekko południowy wiatr, czyli można powiedzieć taki odrobinkę boczny w dziubek, ale praktycznie niezauważalny. Tutaj się drzewa praktycznie w ogóle nie poruszają, także myślę, że około 2 godzin i 10 minut tego gołębie gdzieś w granicach 8, w granicach 9.10 powinny się meldować. Także teraz mamy lekko przed 9, to myślę, że te gołębie powoli będą się pokazywały właśnie 10 do 15 minut. Także zobaczymy, jak wyjdzie ten lot konkursowy tak jak dla nas. Miejmy nadzieję, że gołębie przelecą dobrze, ponieważ wiadomo, najważniejsze jest, żeby na początku jak najlepiej te gołębie weszły w ten sezon, bo później z tymi pogodami jest różnie. Z pierwszego lotu konkursowego również nawet gołębie nadleciały fajnie grupą. Bodajże koszowaliśmy 239 gołębi na 3 drużyny i mieliśmy w oddziale pierwsze bodajże chyba 23 gołębi. Także myślimy, że kolejne loty również będą przebiegać udanie dla całego naszego oddziału, żeby jak najmniejsze straty u wszystkich były wiadomo, żeby nie mogli cieszyć tym sezonem, żeby wszystko się układało jak najlepiej. Wiadomo, jak na pierwszych lotach, no już tam nawet kilka telefonów było do obliczeniowca okręgu, który właśnie robi wyniki, czy to jest możliwe, że w 90 na oddział usiadło 87 naszych gołębi i że to tak nie może być. No naprawdę to jest jak takie troszkę śmieszne i zabawne, że ludzie, powiedzmy z całej Polski, tak jak to zresztą mówił nasz obliczeniowiec, dzwonią do niego i podpytują, czy jak to wygląda. Także no myślę, że jest to troszkę taka śmieszna sytuacja i dziwna. Jeżeli ktoś ma jakieś zapytania, to może się zwracać do nas, może zadzwonić do nas, a takie wydzwaniania po ludziach to są takie, można powiedzieć, troszkę takie komiczne, ale to jest taka specyfika niektórych polskich hodowców. Także tutaj będziemy widzieć. Tutaj też jest akurat, co zostaje bodajże chyba 3 moje gołębie z mojej drużyny w domu, ponieważ to koszowanie, co teraz jest, że najpierw trzeba włożyć jedną drużynę. My tutaj, jeżeli mamy na zegarze, ponieważ mamy 2 gołębiki obok siebie o 40 metrów, jeżeli tutaj na jednym zegarze mamy 2 drużyny, no to koszuje powiedzmy około 150 tych gołębi w jednym gołębniku. Jak sobie pomylę, włożę przykładowo ze swojej drużyny gołębia do pudła z gołębiami mamy, no to później jak już zapomnę o nim, to nie mogę go po prostu przełączyć drużyny i dorzucić tego gołębia, ponieważ trzeba w pierwszej drużynie wydrukować ten zegar. Także to jest, można powiedzieć, takie no troszkę utrudnienie, według mnie bezsensowne. Nie wiem, czemu to ma służyć, ze względu na to, że po prostu no teraz powiedzmy 3 gołębie, które na pierwszym locie miały konkurs, teraz nie miały możliwości być zakoszowane na ten lot, ponieważ tak no, przeoczyłem. Wiadomo, jest to błąd trochę hodowcy, ale też na pewno tu byłoby inaczej, gdyby ten przepis był troszkę inaczej sprecyzowany. Akurat trochę szkoda właśnie, że nie nagraliśmy tego pierwszego przylotu, ale sam się nie spodziewałem, że gołębie będą lecieć około 100 km na godzinę. Tam pewnie 2550 pierwszych ptaków i właśnie jeszcze karmiłem młode, dawaliśmy witaminy, sobie myślę na spokojne, zdążymy gdzieś, gołębie będą pewno o wpół, a siadały właśnie 22 po, dlatego niestety nie zdążyliśmy nagrać tego lotu, a szkoda, bo widok naprawdę taki fajny, ponieważ przyleciały te ptaki jak z treningu, ale to było 111 km, zobaczymy dzisiaj co jest, 190 km, zdecydowanie cięższe warunki, będziemy widzieć, także zapraszam do oglądania filmik, myślę, zrobimy taki na bieżąco w czasie rzeczywistym, no chyba, że będzie ciężki lot, no wtedy będziemy musieli to kleić, także dobry lot i do usłyszenia później.
zaraz będzie dobrze. Na tamtym na 78 jest 60, no i tu będzie na 160. Z 15 minut lecę, nie? Idą tam 18 na 15 minut.